Cześć wszystkim. Mam dzisiaj dla Was coś nowego. Mianowicie chciałbym zacząć na kanale serię wywiadów z osobami, które są bardziej lub mniej związane ze światem motoryzacji, zarówno z samochodami, jak i motocyklami. Mój pomysł na to jest taki, że chciałbym zarówno sam rozmawiać z tymi osobami, jak i poprosić Was o jakieś pytania, które będziecie mogli zadać tym osobom. Ja będę wcześniej dawał, kto to będzie, kto będzie gościem kolejnego odcinka. Będziecie mogli przesłać mi jakieś pytania i ja je po prostu później zadam. A dzisiaj pierwszym gościem będzie Piotr Baryła z portalu ścigacz.pl. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Jesteśmy dzisiaj na Saskiej Kępie w restauracji Pikanteria, której serdecznie dziękujemy za gościnę. A moim i Państwa gościem jest Piotr Baryła, znany szerzej jako Bary. Dzięki, w końcu się spotykamy, Piotrek. Umawiamy się od miesiąca, dokładnie, albo dwóch, albo i dłużej, ale wreszcie się udało. Ale w końcu się udało. Cześć wszystkim. Zaprosiłem Cię dlatego, że jako motocyklista znam Cię od bardzo dawna, oglądam Twoje filmy, czytam Twoje felietony. O, miło. Miło, że ktoś ogląda. Tak, ale chciałem się coś więcej o Tobie dowiedzieć i powiem szczerze, że miałem problem ze znalezieniem jakichś takich szerszych informacji poza tymi, które wrzuciłeś, witając się z czytelnikami Ścigacza. No i stąd moja prośba, także dzięki raz jeszcze za spotkanie. Może zacznijmy od początku. Może powiedz w ogóle, skąd w Twoim życiu motocykle? Nigdy nikt nie pytał, może dlatego nie mogę znaleźć informacji. Pewnie jakoś tak. Tak nie pojawiam się na tych wszystkich portalach, gdzie tam się opisuje swoje całe CV i historię kariery. Kiedyś na Golden Line chyba miałem tylko konto. No tak, rzeczywiście ciężko coś wygooglować. No bo kogo by to interesowało? No ale jak widać, kogoś jednak kogoś interesuje. Mam tylko problem, bo nie wiem, czy mówić do obiektywu, czy do Ciebie bardziej. Wiesz co, możesz mówić do mnie. Myślę, że będzie tak. Dobrze, mam nadzieję, że się nie obrazicie, że będę mówił tu, a nie tu. Jak się zaczęło? Wiesz, nie spodziewaj się tutaj jakiejś kosmicznej, niesamowitej historii magicznej, bo wydaje mi się, że zaczęło się z tymi motocyklami u mnie podobnie jak w życiu 99% motocyklistów. Czyli gdzieś tam z pokolenia na pokolenie to przeszło. Moi dziadkowie jeździli, mój tata jeździł, więc gdzieś tam jak miałem 5-6 lat, to sadzali mnie na baku w łezki i robili ze mną przejażdżki po polu. Później się zaczęły jakieś, wiesz, tam podkradanie dziadkowi Simpsonka w łezki czy jakieś inne jawki 50 i gdzieś jeżdżenie po polach. Sporo czasu, w ogóle pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, natomiast bardzo dużo czasu spędzałem na wsi, można powiedzieć, że wychowywałem się na wsi. A na tych wioskach to tak i tak było, wiesz, że ten motocykl był takim później wyznacznikiem pewnego takiego statusu młodego człowieka, nie? Czyli tak na początku wszyscy jeździli na rowerach, a później ci już bardziej dojrzali, to się przesiadali na motocykle. No więc jak najszybciej chciałem już też zacząć tak jeździć, wiesz, więcej i więcej. I w końcu tam gdzieś... to w ogóle było jakoś tak, że mój tata sobie kupił MZ-150 na to, żeby dojeżdżać nią do pracy. Ale w zasadzie to ja nią zacząłem jeździć tak dużo, że mi ją oddał. No i ta MZ-150 była takim pierwszym motocyklem. Później jak miałem 16 lat, to jakiś pierwszy Japończyk. Gdzieś tam przez wakacje sobie dożyłem pieniążki i kupiłem jakiegoś pierwszego małego Japończyka. A więc tak jak mówię, nic spektakularnego. Klasyczna historia dzieciaka z Polski, który gdzieś tam obserwując jakieś dziadek i tata też zaczął sam jeździć. A prawko ile razy zdawałeś? Udało się za pierwszym. Dziękuję panie pięknie. Moja kawa. Specjalnie przyjechałem się z Tobą spotkać. To rano nie wypiłem kawy, bo wiedziałem, że tutaj wypijemy, więc jeśli pozwolisz, to będę sobie nie tutaj... Nie ma problemu, jasne. Będę sobie tutaj popijać. Zapisałem się na prawko od razu, jak tylko tam, nie wiem, 3 miesiące przed 18, wtedy jeszcze można było tak robić tak. Prawko A. Moje jazdy wyglądały w ten sposób. Zdawałem w tej samej szkole na samochód i na motocykl. I ja cały czas się pytałem tego mojego instruktora, kiedy wreszcie zacznę jeździć motocyklem. On mówił później. Jak już było miesiąc do... nawet krócej, tam już było chwila do mojego egzaminu samochodowego. Ja mówię mu, że chcę wreszcie też wyznaczyć motocyklowy egzamin, a mam tyle godzin do wyjeżdżenia. No więc zaprowadził mnie do takiego starego garażu. Otworzył go. Pokazał starą włeskę, ale taką w stanie... po prostu katastrofa. I powiedział coś w stylu, jak sobie naprawisz, to możesz sobie nią pojeździć, pokręcić się tutaj ósemki, no i tyle, więcej ci nie mamy nic do zaoferowania, sorry, mieliśmy kupić nowe motocykle do szkoły, ale ich nie mamy. No więc coś tam pogrzebałem przy tej WSC, udałem się ją odpalić, zrobiłem sobie dwie ósemki, poćwiczyłem na swoim motocyklu, który gdzieś tam już miałem, tak jak mówię, 2 lata wcześniej kupiony, gdzieś tam na wsi, narysowałem sobie taką podobną ósemkę i się pokręciłem.
No udało się zdać za pierwszym razem, aczkolwiek z ósemki wypadłem, jak zdawałem to, tylko tam było tak, że raz można było wypaść. Mhm. Więc zaraz z niej wypadłem, zaskoczyła mnie troszeczkę charakterystyka tego motocykla, na którym zdawałem. A na czym zdawałeś? Wiesz co, to była chyba jakaś Yamaha, jakaś 260, ale nie pamiętam za dobrze. No ale później się udało, także miasto poszło już gładko. A pamiętasz pierwszą glebę, jakąś poważniejszą? Było coś ja takiego? Ja nie miałem poważniejszej gleby. Nie? To jest w ogóle niesamowite. Czasami ludzie mówią, że motocykle są niebezpieczne. Ja wtedy mówię, ja jeżdżę od 10 lat, 30 tysięcy rocznie. Ja nigdy nie miałem poważniejszej gleby. Ja nawet nigdy nie miałem palca złamanego. Na torze leżałem wielokrotnie, na ulicy kilka razy. W terenie no to nawet nie zliczę, bo tam się często można łatwo wywrócić. Jakaś taka poważniejsza... Wiesz, przestraszyłem się kiedyś dość mocno. W mieście robiliśmy z kolegą Simpsonem, jeszcze wtedy dla miesięcznika Motormania, taki śmieszny test, porównywaliśmy, czy szybciej będzie dojechać do pracy skuterem, wliczając w to czas ubrania się w zimę, w te wszystkie ciuchy, motokoce, jakieś inne cuda. Chyba widziałem. Czy samochodem. Tak, tak. No ja wtedy się wywróciłem w tym naszym wyścigu przez miasto. Miałem tak zmarznięte palce, bo było chyba z minus 10 czy minus 15, że hamulec działał na zasadzie on-off. To jeszcze nie były czasy wszechobecnego ABS-u. No tak. Gdzieś tam mi zblokowało przód, bo po prostu nie czułem tego hamulca pod palcami. No i się wyglebiłem przez to, że było zimno, ślisko, to tak sunąłem trochę po tym asfalcie. I wtedy się przestraszyłem, ale to nie było nic groźnego, no nic mi się nie stało, nawet śniaka nie było. Właśnie chciałem o to zapytać, czy co byś doradził takim osobom, które... Bo ja też wiele razy mówiłem, jak słyszałem, że motocykliści dzielą się na tych, którzy leżeli albo będą leżeć, a ja nieprawda. Aż miałem boom. I teraz właśnie pytanie, czy co radziłbyś takiej sobie? Czy się powinno wsiąść od razu, wyleczysz się, wsiadasz na motocykl, czy nie, odpuścić sobie, odpocząć, nie wiem, jak uważasz? Wiesz co, ja wsiadam od razu. Jak wybrałem się na to, że to chciałem jak najszybciej wrócić, bo no jest taka teoria, że gdzieś tam jednak jak nie wsiądziesz od razu, to że gdzieś tam ci się z tyłu głowy rozwinie taki lęk i że później jak wsiądziesz, to będzie się gorzej jeździło. Więc radziłbym wsiadać od razu. Oczywiście nie tak od razu, że podnosić motocykl, jak jesteś jeszcze rozdygotany i wsiadać i jechać, tylko oczywiście chwilę odpocząć, uspokoić się. Natomiast no tak, w ciągu kilku godzin fajnie byłoby wrócić na ten motocykl i się przejechać. Może właśnie po to, żeby nie rozwijać takiego lęku. Może rzeczywiście jest to dobry pomysł. Ja wsiadałem, aczkolwiek mimo wszystko po tych glebach na torze miałem coś takiego, że no przez kilka kolejnych, nie wiem, sesji czy kilka kolejnych kółek jechałem rzeczywiście znacznie bardziej zachowawczo i byłem przestraszony. Musiałem znowu przełamać tą pewną barierę, czyli gleba powodowała, że się trochę cofałem po to, żeby później znowu pójść dalej. Także no nie da się tego oszukać, jakby tam mózg zaczyna przypominać sobie tą sytuację, gdzie przesadził, gdzie coś zrobił źle i zaczyna się przed nią bronić. A każdy twoim zdaniem może być motocyklistą? Wiesz co? No na pewno jest coś takiego jak predyspozycje i to nawet jest widać w przypadku kierowców samochodów. Ja znam osoby, które zrobiły prawo jazdy samochodowe i po wielu latach jazdy wciąż jeżdżą tak bardzo niepewnie i tak... Natomiast jeżdżą bezpiecznie, zachowawczo, tyle że chyba nie mają z tego przyjemności, bo są cały czas bardzo spięci, cały czas muszą bardzo uważać. Wydaje mi się, że każdy może jeździć, tylko jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej i każdy może mieć z tego jakby inną przyjemność. A jest w ogóle coś takiego jak prawdziwy motocyklista, czy ty uciekasz od takich porównań, że jak ktoś właśnie specjalnie to zadałem. Jak ktoś przyjeżdża skuterem, to jest motocyklistą, czy nie jest? Tak, wieczne jest rozmowy, ja też się z tego śmieję, ale właśnie dlatego o to pytam. Oczywiście zawsze no to jakby temat wałkowany, tak? Czy dokładnie. Dlaczego nie machają motocykliści, skuterowcom tak, i tak, tak dalej, i tak dalej. No kurczę. Naczelny ścigacz musi się wypowiedzieć, no, taki nie ma opcji, nie ma łatwo. Wiesz co, ja kiedyś pisałem o tym jakiś felieton, o tym machaniu skuterowcom. Wiesz co, ja podchodzę do tego w taki bardzo luźny sposób. No, jeżeli dzieciak ileś tam czasu marzy o tym swoim skuterze i marzy o tym, żeby dołączyć do tej społeczności motocyklowej i on składa te pieniążki i do tych z komunii jeszcze sobie dołożył jakieś kieszonkowe i kupił wreszcie ten skuter, a ty mu nie odmachniesz na drodze, no to przecież serce mu łamiesz, no jak można, no oczywiście, że trzeba im machać. Wiesz co, motocykliści często nie machają skuterzystom jako pierwsi, bo tamci często nie odmachują, nie wiedzą o co chodzi. Natomiast no nie wyobrażam sobie, że jak skuterzysta robi LWG, to żeby mógł mu nie odmachnąć, to w ogóle byłoby niedopuszczalne. Wiesz co, bardzo nie lubię określenia prawdziwy motocyklista, bo ono w ustach każdej osoby może znaczyć zupełnie coś innego, znacznie już tak jak sobie to zdefiniujemy. Jedni twierdzą, że
że na przykład trzeba jeździć motocyklem dużo i daleko i w trasy i dopiero wtedy jest się motocyklistą. Inni twierdzą, że na torze to dopiero człowiek zaczyna poznawać możliwości, wtedy to dopiero dobrze jeździ. Więc jak każdy sobie zbuduje definicję prawdziwego motocyklisty, no to każdy będzie prawdziwym motocyklistą sam dla siebie. No bez sensu, jest takie definiowanie, grupowanie, szufladkowanie. A jak dla Was w ogóle ta zmiana ze 125? Bardziej pytam o takie dwa aspekty. Czy zauważasz, że to spopularyzowało motocykle w Polsce? A dwa, no właśnie, no, czy na przykład widzicie to po, nie wiem, przypływie czytelników? Czy coś się zmieniło po prostu? Zmieniło się. No ten boom był na początku zauważalny, on był olbrzymi. I rzeczywiście, wiesz, rok po wprowadzeniu tych przepisów, 75% tak mniej więcej sprzedaży nowych motocykli to były 125, tak, czyli zauważalne było to ogromnie. Pytanie było, czy to się przełoży później na wzrost ogólnie liczby tych motocyklistów jeżdżących na większych motocyklach. To znaczy, czy ci od 125, jak wielu z nich przesiądzie się później na większe motocykle? Spodziewaliśmy się, że to zjawisko będzie troszeczkę na większą skalę. Wygląda na to, że jak ktoś kupił sobie 125, to raczej po to, żeby jeździć 125, żeby dojeżdżać na niej do pracy, i niekoniecznie chce wsiadać później na 600 i nią podróżować tak po świecie. Że to trochę inaczej wyszło, niż się na początku zapowiadało. My się spodziewaliśmy, że połowa z tych osób pójdzie, złapie bakcyla i pójdzie w większe motocykle, natomiast okazuje się, że jakiś mały odsetek, nie chcę tutaj, wiesz, tak szacować, ale wydaje mi się, że tam kilka procent tych osób mogło się zdecydować później na przesiadkę na większy motocykl, zrobienie prawa jazdy, a reszta chyba pozostała po prostu przy tych 125. Na pewno było to zauważalne, jeżeli chodzi o sprzedaż akcesoriów, kasków, odzieży. Jeżeli chodzi o ruch na stronie, no to wiadomo, chętniej są klikalne takie tematy związane z klasą 125, natomiast czy spowodowało to jakieś większe, wiesz, zainteresowanie, wzrost ilości czytelników, no to nie sądzę. Wydaje mi się, że to jest wciąż jednak zbyt małe zjawisko, żeby spowodować jakieś, wiesz, zwielokrotnienie. A powiedz jeszcze takie może pytanie, bo też popularny ostatnio temat w Warszawie przynajmniej, motocykle i buspasy. Co sądzisz? To jest świetny temat. Wiesz co, ja bardzo jeździsz w ogóle buspasem? No nawet dziś jadąc tutaj, żeby się z Tobą spotkać, jechałem sobie po buspasie. Wiesz co, no bardzo fajnie, nawet miałem takie przemyślenia dziś jadąc, że nie wiem, czy widziałeś już, ale tam zaopiniowali kierowcy autobusów, zaopiniowali jakieś tam jeszcze inne grupy społeczne, które były pytane o zdanie, chyba policjanci, tak, że no fajnie, że ci motocykliści to wcale nie stwarzają takiego zagrożenia, niech sobie jeżdżą po tych buspasach. My o tym wiedzieliśmy od dawna, no bo przecież w Łodzi, w Gdańsku, jeszcze tam w kilku innych miastach się to sprawdziło i rzeczywiście to działa, więc dlaczego miałoby nie działać w Warszawie? My też apelowaliśmy do motocyklistów i ja wciąż apeluję, żeby, no, nazwijmy to, docenić, że nam się wreszcie udało, no i nie wariować na tych buspasach. Można się powstrzymać, ja staram się naprawdę już, jak wjeżdżam na buspas, to jadę znacznie bardziej zachowawczo niż poza nim. Robię to specjalnie, z premedytacją wręcz, po to, żeby pokazać, zobaczcie, jak my tutaj sobie grzecznie po tych buspasach, więc wjeżdżam na buspas, jadę sobie 40-50 na godzinę, bardzo grzecznie, spokojnie, żeby dawać dobry przykład, żeby pokazywać, że my tutaj się grzecznie na tych buspasach zachowujemy, do czego też zachęcam. Świetnie, no słuchaj, przy odpowiednim poziomie rozsądku i myślenia motocyklistów to naprawdę może działać, jak pokazują doświadczenia innych miast, działa świetnie. A o tych mniej rozsądnych motocyklistach z MotoGP oglądasz, czy nie? Mówisz o wyścigach ogólnie. Tak. Zresztą, ja nie wiem, czy oni tacy są mniej rozsądni, wiesz, oni są bardzo rozsądni. Nie, śmieję się, no ale to oni są bardzo rozsądni. Wygląda... Tak, wiesz co, w ogóle znam wiele osób, które się przesiadło na... zaczęło jeździć na torze, bo uznali, że jazda po ulicy jest dla nich troszeczkę za mało bezpieczna, oni chcą się czuć bezpieczniej, zaczęli jeździć na torze, bo tam nie ma drzew, przeszkód, jakichś innych niespodzianek, samochodów przede wszystkim. Mamy w ścigaczu akurat specjalistę od MotoGP i od USBK, który jeździ, nawet dziś, przed chwilą go pożegnałem, oklejaliśmy mu motocykl, wsiadł na testowego Goldwinga, przy okazji robiąc test i pojechał do Brna na rundę MotoGP, dokładnie, gdzie ma się spotkać właśnie też z ludźmi z Polski, organizuje tam jakieś konkursy dla naszych czytelników. No i będzie oglądał kolejną rundę, więc Jarek, którego serdecznie pozdrawiam, jest takim maniakiem totalnym, który na co dzień zajmuje się czym innym, a u nas w ścigaczu jest wyspecjalizowany w wyścigach. No to trzeba po prostu kochać, żeby o tym pisać, to trzeba to kochać, trzeba tym żyć. U mnie już nie ma miejsca na to, w moim sercu już nie ma miejsca na to, żeby się, wiesz, jakby jeszcze tak do reszty poświęcić wyścigom.
Ja oczywiście obserwuję, lubię od czasu do czasu obejrzeć wyścig, obserwuję wyniki, czytam relacje Jarka, ale na tym się kończy. To znaczy już nie mam czasu, wiesz, w nadmiarze obowiązków nie mam czasu, żeby sobie pojeździć na rundy, poglądać te wyścigi. Ale byłeś niedawno na czymś troszkę innym. Byłem na czymś troszkę innym. W ogóle ten rok był dla mnie taki, wiesz co, obfitował w różne fajne wydarzenia sportowe, bo zaczęło się od tego, że pojechałem do Francji, zobaczyłem wreszcie Le Mans i słynny 24-godzinny wyścig. Gdzie byłem razem z teamem LRP Poland, z którym zresztą się zaprzyjaźniłem i, no i teraz im bardzo mocno kibicuję. Chwilę później byłem na Wyspie Man, na TT, o czym marzyłem od dawna i wreszcie udało się tam pojechać, zobaczyć to na żywo. Od strony też takiej... Zresztą tam to jest fajne w TT, wiesz, jeżeli już wchodzimy na ten temat, że tam każdy może zobaczyć to od zaplecza. Dla mnie to jest przewaga TT nad na przykład MotoGP, że w MotoGP to jest tak, że masz zawodników, którzy są wręcz urośli do miana celebrytów i oni są tak trzymani na dystans, trzeba tam się gdzieś przebijać, żeby w ogóle móc ich zobaczyć, a zrobienie sobie z nimi zdjęcia to już jest w ogóle cudem. O tyle w padoku TT na Wyspie Man to sobie tak po prostu spacerujesz po tym padoku, mijasz McGuinnessa, mijasz za chwilę Hutchinsona, mijasz jakichś innych znanych zawodników. Oni są też otwarci, no bo to jest raz w roku, więc oni mogą sobie na to pozwolić. Chętnie z tobą pogadają, zrobią sobie zdjęcie, dadzą ci autograf, czy co tam jeszcze chcesz. To jest bardzo fajne i to jest takie wrażenie, że ty rzeczywiście tam jesteś razem z nimi, że nie jesteś tylko takim obserwatorem. To nie wiedziałem, ciekawostka. To jest świetne, to jest naprawdę świetne, możesz tam podejść bardzo blisko. Oczywiście są pewne ograniczenia, no żeby też nie przeszkadzać na przykład w przygotowaniu motocykla. Natomiast ta bliskość jak nigdzie indziej, zdecydowanie tam jest to odczuwalne, tam jest to odczuwalne bardzo. No to zazdroszczę zdecydowanie. A właśnie, a propos pracy dziennikarza, bo też chciałem... Powiedz, bo tak, wielu osobom się wydaje, że to taka właśnie praca marzeń, tak? Dostajesz jakieś super sprzęty, pojeździsz, na koniec tygodnia napiszesz artykuł, jeszcze dostaniesz za to kupę kasy i jest bajka. A z tą kupą to nie przesadzaj. No i właśnie, to moje pytanie, bo może tak jest, może tak nie jest, żebyś sprostował albo potwierdził, jak to wygląda u nas w Polsce. To jest praca marzeń, tak, to jest praca marzeń. Ja marzyłem o tym od zawsze. Jak miałem, nie wiem, jak miałem 10 lat, nie chcę w tej chwili strzelać, który to był być rok, nawet mniej chyba, przeglądałem sobie świat motocykli, ledwie to się czytać nauczyłem i pokazywałem mojemu tacie, mówiłem zobacz, ja tak będę kiedyś jeździł i będę też tak kiedyś testował ten motocykl. Ja to już wtedy o tym marzyłem. Droga była bardzo długa. Właśnie, powiedz jak się praca. Zostaje natomiast dziennikarzem, redaktorem naczelnym. Zastanawiam się, jak ubrać słowa, to jakby, jak krótko ci powiedzieć, jaka to jest praca. Wiesz co, jeżeli chodzi o historię, tak może pokrótce, ja zacząłem gdzieś tam na studiach jeszcze, był taki dwutygodnik w WMC Wiadomości Motocyklowe, Pacer wtedy wrócił do Polski po pracy w Fastbike'ów, w Polsce otworzył WMC Wiadomości Motocyklowe. Ja tam się od pierwszego numeru już przyczepiłem gdzieś do niego, zacząłem mu coś pomagać, mailowałem do niego, że ja mu pomogę na targach, że ja mu zdjęcia zrobię, za wszelką cenę starałem się tam wgryźć. To, co wcześniej robiłem, to pisałem na takim forum motocyklowym bardzo dużo i tam zresztą zobaczyłem informację o tym, że wchodzi na rynek WMC. Wtedy zacząłem ich atakować, poszedłem z nimi na pierwsze, drugie targi motocyklowe. Pacer znalazł gdzieś tam dla mnie miejsce. Początkowo pisałem o skuterach, o jakichś wydarzeniach. Później Pacer założył miesięcznik Motormania. Przez 6 lat pracowałem w Motormanii, ucząc się, rozwijając. No trzeba dużo jeździć na motocyklach, różnych motocyklach, po to, żeby budować sobie jak największą skalę porównawczą. Czyli no nie możesz powiedzieć zbyt wiele o motocyklu, jeżeli w życiu jeździłeś na 5 motocyklach. No tak. Zanim sobie zbudujesz tą skalę porównawczą i objeździsz tych motocykli 100, 200 czy 300, no to musi minąć troszeczkę czasu i ten czas trzeba czymś wypełnić, na przykład właśnie pisaniem o skuterach, o imprezach, o zlotach. No i później po Motormanie przyszedł taki czas troszeczkę przez chwilę freelancerski, gdzie pisywałem tu i tam. Później przez 3 lata świat motocykli, no i w końcu przyszła propozycja od ścigacz.pl, więc tak już odszedłem od papieru i teraz bardziej filmy, co zresztą bardzo mi się zaczęło podobać. Robienie filmów o motocyklach jest świetne i, no i bardziej mi się podoba niż samo pisanie. To jest też moje pytanie, czy taka praca w prasie tej drukowanej, a internecie, jak to ogólnie nazwę, to co teraz robisz? To się różni, ale chodzi mi tak bardziej... Zupełnie inna specyfika pracy, zupełnie inna. Jeszcze wracając, też spróbuję połączyć odpowiedź na to twoje pierwsze pytanie dotyczące specyfiki tej pracy z tym. To jest praca marzeń, ale wiążąca się z bardzo dużą ilością wyrzeczeń. Czyli trzeba naprawdę sporo poświęcić, bo
Często ktoś do nas pisze, że on by chciał, że on by mógł. Czasami nawet dajemy komuś szansę. Mówimy, dobrze, no to tutaj pisz nam takie artykuły, tu pojedź, tu zrób. No i nagle się okazuje, że ktoś rozkłada ręce po chwili, nie? Bo stwierdza, no tak, ale ja nie mam czasu, ja nie mam, nie mogę, ja nie zdążę. Nagle powstaje mnóstwo ograniczeń. Okazuje się, że to nie jest takie proste, bo trzeba naprawdę sporo poświęcić. A na przykład w takich miesiącach jak luty, marzec w tym roku w domu spędziłem może 5 dni. I cały czas byłem na wyjazdach. Zaczęło się od Hiszpanii, Maroko, później Indie, później znowu jakieś europejskie prezentacje, testy. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Więc wyrzeczenie takie czasowe to jest jedna rzecz. No wiesz, to jest mała branża. Tutaj nie można liczyć na jakieś kosmiczne zarobki. Ja studiowałem na Politechnice, skończyłem mechanikę budowy maszyn. Gdzieś tam ludzie po moim kierunku poszli sobie pracować w tej branży. Dość szybko zaczęli fajnie zarabiać. No a ja na początku zarabiałem tyle, że ledwo wiązałem koniec z końcem, bo jak jesteś taki początkujący w tej branży, no to już w ogóle ciężko jest zarobić tyle, żeby w ogóle przetrwać. No tak. Później jest coraz lepiej, natomiast początek jest bardzo trudny i trzeba naprawdę wszystko postawić na jedną kartę. Więc jakby pierwsza rzecz to są takie wyrzeczenia czasowe, druga rzecz to są takie wyrzeczenia finansowe. Musisz po prostu, wiesz, założyć, że no dobra, robię to, co kocham, więc coś tam muszę poświęcić. Samo testowanie motocykli to też nie jest tak, jak się wszystkim wydaje, że my lecimy sobie gdzieś tam do Hiszpanii, dostajemy fajny hotel, dobre jedzenie, motocykl, wszystko podstawione pod nos i że my później jeszcze może o tych motocyklach fajnie piszemy, dlatego że nas tam tak fajnie ugościli. No absolutnie nie. To nie tak wygląda. Ja często będąc w jakimś miejscu, nie mam nawet 10 czy 15 minut, żeby, wiesz, wyjść na miasto i coś pozwiedzać, zobaczyć, to w ogóle absolutnie nie. Nawet jak był taki wyjazd do Australii na premier R1, to było wszystko tak policzone, że ja tam na miejscu miałem być 2 dni chyba. Jednego dnia był test XJR 1300, drugiego dnia był test właśnie R1, czyli tak naprawdę widzisz lotnisko, tor, hotel. Jak już wracasz do hotelu wieczorem o 23 po prezentacji prasowej, robisz sobie notatki, piszesz newsa na ścigacz.pl, pierwsze wrażenia z jazdy, piszesz jakieś tam inne rzeczy, odpisujesz na maile, robi się pierwsza w nocy, wtedy jeszcze musisz wyczyścić karty pamięci w GoPro, musisz naładować baterię, robi się trzecia w nocy, a o 7 masz pobudkę, więc to są bardzo intensywne wyjazdy. No, firmy nie będą wydawać pieniędzy na to, żeby nas tam trzymać, my nie jedziemy tam na wakacje, tylko jedziemy tam do pracy. Ja rzeczywiście każdy moment tam staram się poświęcać na pracę. I teraz dochodzimy tutaj do tego twojego drugiego pytania, czyli czym różni się papier od internetu? Ja pamiętam moje pierwsze prezentacje prasowe 10 lat temu, kiedy rzeczywiście było dużo więcej luzu i swobody, kiedy leciało się gdzieś tam w fajne miejsce, trzeba było pojeździć na motocyklu, fotograf na miejscu robił ci zdjęcia, trzeba było sobie zrobić jakieś notatki albo ułożyć to wszystko w głowie, po powrocie w ciągu 2 tygodni napisać artykuł, no to był raj na ziemi. Dziś po 2 tygodniach nie pamiętasz już, że nagrywałeś. Absolutnie. Teraz jest w ogóle, dziś spytałeś mnie o TT, musiałem naprawdę wygrzebywać z pamięci to TT, kiedy to było, to 2 miesiące temu, to w ogóle szmat czasu. Teraz na teście robisz Instagrama, Instastory, ja prowadzę tego swojego jeszcze Barymoto plus tak. Ścigacz, więc jakby tego jest dużo. Robisz jakąś tam zapowiedź, jakieś tam pierwsze wrażenia opisujesz, nagrywasz na GoPro filmiki, z których później coś będzie zmontowane. Facebook, transmisja na żywo, Facebook jakieś zdjęcia, do tego jeszcze nagranie, to które oni ci zapewniają, czyli tam jakaś gadka do kamery, którą później wykorzystasz do filmu. Jest tego tak dużo, że naprawdę trzeba się mocno, mocno spinać, żeby to wszystko od wczesnego poranka do późnej nocy, żeby to wszystko zrobić tak jak byś chciał. To poruszmy może jeszcze temat, o który też wiem, że jesteście pytani, odnośnie ciuchów motocyklowych. Jak to jest z nimi? Bo czy to wygląda tak, że przyjeżdża ktoś z jakiejś firmy, tu panie Piotrze, proszę fajną kurteczkę, no i rozumiem, że będzie dobra recenzja, czy to są twoje ciuchy, czy masz je oddać? Jak to w ogóle wygląda? Tak, ludzie często węszą w tym spisek. Domyślają się, że gdzieś tam te ciuchy dostajemy po to, żeby później o nich dobrze napisać. Ja to zawsze dementuję przy każdej okazji. My rzeczywiście dostajemy te ciuchy, bo jak ktoś sprzedaje dane ciuchy, to ma z tego korzyść, że te ciuchy pokazują się na zdjęciach tu i ówdzie. Czyli to jest dla nich, to się chyba jakoś tak nazywa, product placement. Lokowanie produktu. Rzeczywiście dostajemy tych ciuchów bardzo dużo. I tu jest klucz, że my ich dostajemy tak dużo, że wybieramy sobie
te fajniejsze. Czyli to nie jest tak, że przychodzi do mnie ktoś, daje mi kask za 300 zł i ja się tak bardzo cieszę, że ja w tym kasku później będę jeździł i będę o nim dobrze pisał. Jak ktoś mi daje kask, który od początku widzę, że mi się nie podoba, to go po prostu nie biorę. Mówię, nie, dzięki, po prostu źle leży, to nie jest kask dla mnie. Każdemu pasuje inny kask, ja w tym nie chcę, albo na przykład on jest, nie wiem, uważam, że jest niewystarczająco bezpieczny, nie chcę w nim jeździć. Więc to jest nasza decyzja, nikt za to nie płaci, po prostu owszem, ludzie dają te ciuchy, cieszą się jak w nich jeździmy, natomiast nie ma takiej sytuacji, że my piszemy o nich dobrze, dlatego że je dostaliśmy z wdzięczności. Przynajmniej ja, ani zaprzyjaźnieni ze mną dziennikarze, jestem przekonany, że tak nie robią. No właśnie z tego względu, że wybór mamy duży, czyli tych dźwigów jest na tyle dużo, że naprawdę wielkiej różnicy nam nie robi, czy tam dostaniemy jakiś jeden kask więcej czy mniej. No, to jest nasza praca, to są nasze narzędzia pracy. Te ciuchy zmieniamy dość często po to, żeby potestować sobie różne, mieć, wyrobić sobie zdanie o nich. Natomiast każdy z nas ma jakieś takie swoje ulubione. To jest też niezłe, że czasami masz tam tych kilka nowych kasków, kilka nowych par rękawic, a co wnikliwi obserwatorzy być może zauważą, że czasami na przykład pojawiają się na mnie jakieś jedne rękawice czy jedne trampki, które są już totalnie zjechane, zniszczone, mogłem je wymienić na nowe, ale one już, jak to się mówi, tak się ułożyły na mnie i ja je tak polubiłem i po prostu jakieś tam, wiesz, emocjonalnie się z nimi zżyłem wręcz, że po prostu jeżdżę w nich dalej i trzeci, i czwarty sezon i męczę, i chociaż już są brudne, czasami tam zniszczone, ale po prostu się do nich tak przyzwyczaiłem, że nie chcę ich wyrzucać. No i czasami mamy takie swoje ulubione ciuchy. Często ludzie pytają, jakie to są rzeczy, proszą o to, żeby nagrywać o nich jakieś, wiesz, krótkie recenzje. Na ogół nie ma na to już po prostu czasu. Ja bym chętnie nagrał filmiki ze wszystkimi ulubionymi ciuchami, bo jest ich trochę, ale tych motocykli do objeżdżenia to jest tyle, że na ciuchy to zobaczymy, no może w grudniu będzie trochę czasu na to. Czyli jednak robota marzy. Tak, zdecydowanie. A jak wchodzimy w takie szczegóły, to zdarzają się sytuacje takie, powiedzmy, nieprzyjemne, że coś tam napiszesz, że coś ci się nie spodobało i tu halo, panie Piotrze. Jak to jest właśnie z tym pisaniem o tych rzeczach fajnych i niefajnych? Wiesz co, od czego by zacząć? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli oni produkują motocykle, oni, to znaczy mówię o tutaj jakichś tam przodujących firmach, przez kilkadziesiąt, czy czasem już nawet ponad 100 lat, no to trudno, żeby pozwolili sobie na produkcję jakiegoś badziewia. Więc raczej nie zdarza się na nasze dziennikarskie szczęście, tak, że sadzają nas na jakiś totalny shit, który po prostu nie nadaje się do jazdy. Zazwyczaj, jeżeli coś jest nie tak, to są jakieś tam detale. Przede wszystkim nasza rola w tym momencie to jest pokazanie, dla kogo i do czego ten motocykl służy. Czyli muszę cię przestrzec, że na przykład ten motocykl, którym dziś przyjechałem, będzie dla ciebie za mały gabarytowo, że jak masz małe doświadczenie, to będzie cię wkurzała na przykład charakterystyka pracy tego silnika i że jeżeli na przykład jesteś bardzo wysoki, no to będziesz się mocno garbił i będzie dla ciebie nieergonomiczna pozycja. No i jeszcze na przykład kilka innych czynników, czyli my bardziej pokazujemy, jaki jest ten motocykl, niż wytykamy jego wady. Mhm. Ciężko mówić o wadach, nie? No bo dla jednego coś, co będzie wadą, drugiemu zupełnie będzie nie przeszkadzało. Wiesz, chodzi o to, żebyśmy jak najdokładniej opisali ten motocykl, a każdy już musi sam sobie wyciągnąć wnioski, czemu to będzie przeszkadzało. Przyjechałem tutaj dzisiaj Husqvarną Swartpilen 401. Ona ma bardzo wiele charakterystycznych cech. I teraz ja muszę ci je pokazać, a ty sam zdecydujesz, czy na przykład te przełączniki, na których widać, że mocno przeoszczędzili, bo wyglądają rzeczywiście słabo, będą ci przeszkadzać. Czy wolałbyś, żeby były fajniejsze i żeby ona była droższa, czy jednak bardziej ci pasuje to, że ona nie kosztuje aż tak dużo, ale że te przełączniki są takie sobie, nie? Czyli jest ona mała. O, wróciłem chwilę. Jest ona mała, więc jak masz 180 cm wzrostu, to wyglądasz na niej trochę jak na kocie. Ale jednocześnie ma wysoko położone siedzenie, nie? No i teraz to wysoko położone siedzenie sprawia, że chociaż jest ona mała, to dla osób niskich też będzie nie do końca dobra, no bo nie będą dosięgać nóżkami do ziemi, jak mają 1,65 m.
I tak dalej, i tak dalej. Więc... A masz w ogóle swój motocykl, czy w twojej pracy to nie ma sensu? Kurczę, stary, sprzedałem wszystkie motocykle. No właśnie. Miałem, przechodziłem takie etapy fascynacji stuntem, miałem wtedy F4i. Miałem też wcześniej F4, kiedy przechodziłem okres fascynacji jeżdżeniem sobie po torze Poznań. To były wspaniałe okresy, w ogóle jeżdżenie jednak na swoim motocyklu zawsze jest najprzyjemniejsze, wiesz? Chociaż masz dostęp do najdroższych, najfajniejszych, najmocniejszych motocykli, to najwięcej frajdy daje jeżdżenie na swoim motocyklu, nie, chociaż będzie starym struclem. To jest niesamowite. W pewnym momencie zorientowałem się, że na ten tor to pojechałem już w zasadzie tylko dwa razy, a tą F4 do stuntu to wyjechałem potrenować tylko trzy razy. No a trzeba zapłacić OC, trzeba zrobić przegląd, trzeba wymienić olej. No jakieś tam koszty się pojawiają, a jeżdżę na nich coraz mniej, no bo nie ma czasu. Tych testówek do objeżdżenia jest tak dużo, że zazwyczaj jest tak, że one w naszym redakcyjnym garażu stoją dwie, trzy, cztery i naprawdę nie ma czasu na to, żeby pojeździć na swoim motocyklu. Jak już jedziesz nawet gdzieś na weekend, to wykorzystujesz to, żeby testować jakiś motocykl, a jak już nie musisz, to już jesteś tak zmęczony jazdą na motocyklu, no teraz to powiem, że czasami to wolisz wsiąść do samochodu, napić się kawy, posłuchać muzyki i odpocząć w samochodzie, bo zrobiłeś, wiesz, w tygodniu kilka tysięcy kilometrów, także bywają mi takie chwile. Nie wycinasz tego? No nie, wiesz co, no mówię ci naprawdę, czasami rzeczywiście tak jest, kiedy... Nie, no śmieję się, oczywiście kończy się ten weekend. Myślę, że każdy z nas to zna, to jest... Budzisz się rano i znowu może potem wsiąść na motocykl, natomiast tak, zdarza się tak, że mam do wyboru i wsiadam już do samochodu, bo mam już tak dość. Ostatnio zdarzyło mi się na przykład, że zaczęły mi puchnąć uszy. Od dużej, jak robiłem taki kask, który trochę mnie tam obcierał, i od dużej ilości zakładania, zdejmowania tego kasku, zaczęły mi się robić, moja żona się śmiała, że kalafiory mi się robią jako z zapaśnika, wiesz, bo już tak było od tych obtarć, więc są takie momenty, kiedy po prostu jesteś zmęczony tym ciągłym zakładaniem, zdejmowaniem kasku, zakładaniem na siebie ciuchów motocyklowych i wolisz wsiąść do klimatyzowanego samochodu, no tak. A właśnie a propos takiej codziennej jazdy, bo też właśnie mam, spotkałem często się właśnie z osobami, co paradoksalnie dużo już jeździły, mają duży staż, że właśnie zaczynają się na przykład przerzucać na jazdę tylko po torze, dlatego że to jakby nie są moje słowa, że po prostu jest zbyt niebezpiecznie na ulicy i w Polsce, tak? Bo u nas jakby kultury na motocyklach jazdy to może tak nie do końca. Szczególnie jak się gdzieś wyjedzie, tam Włochy czy coś, no to tam każdy jeździ, tak? Wychodzi dziewczyna w szpilkach, że sobie z knajpy wsiada na skuter i leci. Ale co ty w ogóle sądzisz? Myślisz, że to jest coś w tym, czy to trzeba, czy właśnie my to musimy zmienić? A masz na myśli... Ja taką, po prostu brak kultury może motocyklizmu w Polsce, o tak. Czy coś w tym jest? Czy to jest wymyślone? Wiesz co... Bo właśnie paradoksalnie spotkałem się z takim przerzucaniem się na tor nie przez 19-latka, tak, który chce poszaleć, tak, tylko przez kogoś, kto jeździł 20 lat i nagle mówi... Dojrzałego motocyklista. Dokładnie. Mhm. I to mnie trochę zaskoczyło, bo kilka takich osób znam. Wiesz co, ta rzeczywiście zmienia się, to ewoluuje. Jak pojedziesz do Hiszpanii czy do Włoch, to widzisz przepaść. Dokładnie. Też znam takie osoby, które się przesiadły. Ja bym nie dramatyzował. Dużo bardzo się zmieniło na plus u nas w ostatnich latach. Powiedzmy przez te 5-10 lat. Jak idziesz w Warszawie w korku, ja nie spotkałem się dawno z sytuacją, że ktoś złośliwie na przykład uniemożliwił mi... Chyba nawet odwrotnie jest, prawda? Bo... A odwrotnie spotykam się cały czas. Te samochody się rozjeżdżają, nie? Większość się rozjeżdża. Niektórzy zostają w miejscu, a raczej nikt już nie robi złośliwości. I to jest bardzo fajne. Jak naprawdę... Jeździsz tak, nie chcę użyć słowa rozważnie, ale jeździsz i myślisz, starasz się przewidywać zachowania innych kierowców, to naprawdę jest już przyjemnie całkiem. I ja nie zauważyłem takiego dyskomfortu, że wyjeżdżam na ulicę i czuję, że wszyscy chcą mnie zabić. No nie, absolutnie nie. Poruszyłeś też ciekawy temat przed chwilą, powiedziałeś o tych ciuchach. Pojedziesz do Włoch, teraz byłem na World Ducati Week w Misano, no i tam wszyscy są w jakichś sandałkach, krótkich spodenkach, w tym upale. U nas zrobiła się moda na hejtowanie ludzi, którzy wyjeżdżają bez ciuchów motocyklowych. To prawda. Chcesz zacząć ten temat? Możemy. To jest ciekawy temat. A propos ciekawostek, to powiem ci, że jak ja robiłem prawo jazdy, to co zapamiętałem kiedyś na placu, to jeździł chłopak, który się uczył jeździć i był w klapkach i w krótkich spodenkach. Nie ma nawet koszulki. Było ze 40 stopni faktycznie, ale ja akurat wtedy, kiedy gość się uczy jeździć, a nie widziałem, że jest jakimś wymiataczem, który jest tutaj, bo musi, no to raz, że się zdziwiłem, że mu pozwolono, ale
To był taki moment, kiedy się zastanawiałem, no nie chciałbym być na jego miejscu, jakby się wywalił. No tak, tak, jeżeli mówimy o uczeniu. Ale to mówię skrajność, tak? No, ale... To jest skrajność akurat, tutaj bezwzględnie, zdecydowanie. Natomiast, wiesz co? Zacznijmy od tego, znów, bo warto, żebym nie był posądzony zaraz o tej propagowanie jazdy bez ciuchów motocyklowych, ale to zaraz do tego dojdziemy. Oczywiście jazda bez ciuchów motocyklowych jest niebezpieczna. Nie możemy nigdy założyć, że będę jechał spokojnie, nic mi się nie stanie. Większość wypadków zdarza się wtedy, kiedy wyjedziemy właśnie do piekarni po bułeczki. Dokładnie. I na krótkich dystansach. Jestem przykładem tego. No właśnie. Zdarzyć się może coś zawsze. Nawet jak uważamy bardzo, to zawsze ktoś może w nas wjechać. Też nie mamy na to przykładem. Żadnego wpływu. Natomiast jestem absolutnym przeciwnikiem hejtowania tych ludzi, czy jak to ostatnio niektórzy robią, robienia zdjęć na mieście gościowi, bo jedzie gość na GS-ie w koszuli, krótkich spodenkach, ktoś mu robi zdjęcie i rzuca je do sieci, nawet czasami bez opisu, na jakąś grupę motocyklową, tak troszeczkę, żeby sprowokować, żeby wszyscy się na niego rzucili i zaczęli się z niego śmiać. Kurczę, no zostawmy sobie jakąś wolność, nie? Jeżeli gość chce zaryzykować, a jest tego świadomy, co ryzykuje, to jest jego wybór. No, dlaczego mamy się z niego śmiać? Jeżeli ktoś... To trochę tak, jak ja bym na przykład jeździł w kasku za 3000 zł, ty byś jeździł w takim za kilkaset złotych i ja bym śmiał się z ciebie, że robisz coś bez sensu, nie? No bo przecież bezpieczeństwo jest najważniejsze, jeździć w najdroższym. Tak samo tutaj, no, jeżeli koleś świadomie podejmuje ryzyko, to niech on sobie podejmuje to ryzyko. Zakładam, że wie, czym to grozi, że wie, co może mu się stać. A jeżeli nie wie, no to powiedzmy mu o tym, a nie się z niego śmiejmy. No i tutaj czasami pojawia się argument w dyskusji, że no dobra, ale jeżeli on sobie coś zrobi, to dlaczego z moich pieniędzy służba zdrowia ma go leczyć, nie? Dlaczego temu wariatowi mają udzielić pomocy za moje pieniądze? No niech założy tą kurtkę do ochraniacza i... No tak, ale to tutaj znowu dochodzimy do... takiej sytuacji, że no, służba zdrowia udziela pomocy też tym, którzy palą papierosy. Nie, no jasne to. I wszystkim innym, którzy podejmują jakieś tam świadome ryzyko. No, jest obowiązek jazdy w kasku, więc jeździmy w kasku. Rozsądek podpowiada, żeby jeździć zawsze w ciuchach motocyklowych i ja to robię niemal zawsze. To znaczy nie zdarza mi się poza wyjątkowymi przypadkami. Teraz na przykład we Włoszech gdzieś tam nie wytrzymałem, już było rzeczywiście 30 kilka stopni w cieniu. Czyli przy torze Misano na tym rozgrzanym asfalcie było tam pewnie grubo ponad 40 w cieniu, w słońcu 70. I rzeczywiście wsiadłem w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, tak pojechałem. Natomiast z pełną świadomością, że podejmuję ryzyko, że jest to nieodpowiedzialne, że muszę bardzo uważać, ale i tak może mi się coś stać i że no nie do końca powinienem to robić, ale było mi po prostu słabo z gorąca. Jakby uznałem, że lepiej jak pojadę tak wolno i spokojnie i troszeczkę mnie ten wiatr, wiesz, przewietrzy, niż mam za chwileczkę tutaj dostać udaru albo stracić przytomność z gorąca już. Bo jasne, mamy dziś dostępne ciuchy przewiewne, meszowe, wspaniałe, no ale wciąż jednak nie jest to taka stuprocentowa przewiewność. No. Natomiast tak, no, jeździmy w ciuchach motocyklowych, ale nie śmiejmy się z tych, co jeżdżą bez. Dokładnie, nie, ja powiem tak, ja kompletnie nic nie mam do tego, jak kto sobie jeździ, bo to jest po prostu jego sprawa, to jego będzie bolało, a nie byłeś mnie. Byłeś kiedyś we Włoszech? Byłem. Widziałeś, co się dzieje, tak? Widziałem, właśnie no. Tak, to stąd przykład tej pani, bo właśnie to pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, że wychodzi z knajpy i... Ale właśnie sam jestem przykładem tego, że ja praktycznie zawsze jeździłem w ciuchach motocyklowych, nawet do pracy i właśnie akurat w dzień, w który nie założyłem, wychodziłem w zwykłych jeansach. I moja żona, załóż, ochraniacze, chociaż załóż, nie chce mi się, załóż. Założyłem, żeby przestała gadać. 10 minut później w nogę, na którą założyłem ochraniacz, wjechał we mnie dziadek i w ten piszczel dostałem. I dlatego mam tą nogę, więc okay. To jest przypadek taki, ale oczywiście, gdybym nie założył, to była moja wina, moja sprawa i też uważam, że to jakby nikt do tego nic nie ma i też popieram zdecydowanie twoje zdanie. A propos Włoch, to tak, to chyba pierwsza rzecz, która mi się rzuciła, że tam właśnie siedzą sobie takie, może nie tak jak my, tylko na zewnątrz, kawka, skuterek, który w ogóle stoi, kask na wierzchu, nikt nic nie chowa i to jest szok. No to... Jest szok kulturowy, jak się tam pojedzie pierwszy raz. Ja byłem zdziwiony kilka razy w Hiszpanii, że na przykład pracownik stacji benzynowej podbiega do mnie
i się tam zaczyna wypytywać, bo widzi, że przyjechałem gdzieś z innego kraju i zaczyna się wypytywać mnie, czy ja to wolę Markieza, czy ja wolę Rossiego, mojego to bardzo interesuje, nie? To jakby już nawet po takich sytuacjach widać, jak oni bardzo tak. Tym żyją. To jest u nich tam, no nie wiem, czy numer jeden, no na pewno gdzieś tam to konkuruje z piłką nożną. Oni akurat to co się dzieje na ulicy, kochają, jak jest wyścig, tak? No to też. Ale to jest tak, to jest czyste szaleństwo, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale też klimat na pewno na to wpływa i właśnie pytanie, jeździsz cały rok, czy masz takie miesiące, no nie mówię o tam skrajnych przypadkach, jak jest minus 30,5 metra śniegu, tak? Ale no ostatnio zimę to w telewizji raczej można zobaczyć, więc... Ja zobaczyłem ostatnio zimę, wiesz gdzie? W Maroku. Byliśmy na testach Triumfa, jechaliśmy gdzieś tam na Tigerach, planem było dojechać do Mercugi na południe, a w górach Atlas zostały nas śnieżyce. W pewnym momencie to nasypało metr śniegu, zamknęli drogi i zostaliśmy na noc w jakimś hotelu, w którym było 5 stopni w pokoju. Bez ogrzewania i śniegu nawiewało przez dziury w oknach. Więc zima została mi w Afryce, tak paradoksalnie troszeczkę. Wiesz, jeżdżę do późnej jesieni, od wczesnej wiosny, ale to się przeplata z wyjazdami i zagranicznymi prezentacjami, wtedy kiedy u nas jest zimno, gdzieś tam jest ciepło. Natomiast też nie lubię takiego podejścia, że prawdziwy motocyklista to, wiesz, musi jeździć cały rok, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. Tak. Też tego nie lubię, wiesz, bo jasne, można pojechać w ulewnym deszczu, można pojechać przy bardzo ujemnej temperaturze, można pojechać nawet po śniegu, oczywiście można się ubrać i to zrobić, tylko pytanie, czy będziesz miał z tego przyjemność. Dla mnie jazda motocyklem ma dawać przede wszystkim przyjemność. Nie muszę nikomu niczego udowadniać, i nie lubię udowadniania czegoś przez to, że ja jeżdżę w deszczu. Ostatnio byłem na jakiejś imprezie, gdzie rano był wyjazd na jakąś taką trasę widokową. No i wszyscy tam pozakładali ciuchy i mówili, że to motocykliści dzielą się na przemakalnych i nieprzemakalnych i że oni tu jadą i że oni pokażą. Okej, jeżeli im sprawi to przyjemność, to jasne, że można. Przecież są jakieś tam ciuchy, które wiesz, z membranami, które świetnie trzymają wodę. Są przeciwdeszczówki, które można nałożyć ostatnio na inne ciuchy. Chyba testowałeś BMW właśnie w takich. Tak, nawet mówię o tej imprezie. Tak. Nawet mówię o tym, dokładnie o tym wyjeździe. No i wiesz, czasami trzeba pojechać, no i wtedy nie można, wiesz, wymieniać. No, czasami trzeba założyć na siebie tą przeciwdeszczówkę, dojechać. Jak jechaliśmy do Garmisch teraz na BMW Motorrad Days, to tak samo lało mocno, jechaliśmy w tym deszczu. Ale jeżeli nie muszę, to tego nie robię, bo nie sprawia mi to przyjemności. Czy jazda w ulewnym deszczu jest po prostu nieprzyjemna, jest trochę mniej bezpieczna, ale przy zachowaniu oczywiście pewnych jakichś tam, wiesz, zasad bezpieczeństwa można jeździć bezpiecznie i w ulewnym deszczu. Natomiast nie udowadniajmy tym niczego, tak samo jazda w zimie. No, jeżeli nie sprawia ci to fanu, to po co masz to robić? No, nikomu, wiesz, niczego tym nie udowodnisz. Podobnie jest z tym udowadnianiem, mam wrażenie, zrobiło się z turystyką. Zaskoczyło mnie ostatnio bardzo, jak na jakiejś grupie ktoś wrzucił motocykl, jakiejś takiej grupie typu motocyklowi podróżnicy, czy tam motocyklem po Polsce, po Europie i przez świat. Ktoś wrzucił zdjęcie, że do samochodu wielkiego rodzinnego przyczepiona przyczepka, na nim dwa motocykle i napisał, że tam pojechaliśmy sobie do Chorwacji. Naszą bazą był, nie wiem, załóżmy Dubrownik, stamtąd wyjechaliśmy, zrobiliśmy Czarnogórę, okolice, polataliśmy po winklach i... No i słuchaj, wielki hejt na gościa, nie? Wielki hejt, że dlaczego ty tu w ogóle wrzucasz, jesteś laweciarzem, ty nie jesteś motocyklistą, ty nie jesteś podróżnikiem, ty wozisz motocykl na lawecie, to w ogóle jest bez sensu i fe, nie? No i tak się przyglądam już sobie, o co kurczę chodzi? Widać, że te motocykle na tej przyczepce to są jakieś nakedy. Jasne, gość może wsiąść na ten motocykl i pojechać do tej Chorwacji. No mógłby, ale po pierwsze nie sprawi mu to przyjemności na autostradach. On chce polatać po winklach w Chorwacji. I wcale nie czyni go to gorszym od tego, który pojedzie po tej autostradzie na tym nakedzie. Po drugie, gość chce zabrać rodzinę na wakacje i połączyć to z lataniem po winklach. Więc w tym wielkim vanie siedzi żona z dwójką dzieci i leżą materace do napompowania, żeby się bawili na plaży i w morzu. A na lawecie ciągnie sobie motocykl, żeby sobie na nim pojeździć tam po winklach. Dlaczego mamy się tak blokować i mówić sobie, że nie, no żeby, jak jesteś motocyklistą, to musisz wsiąść na ten motor i jechać. Miałem, bo nie musisz tam taki pomysł, tylko lawety nie miałem. Więc coraz więcej firm wozi te motocykle w takie miejsca. Nie każdy ma czas na to, żeby wsiąść na motocykl, poświęcić 2 dni na łojenie po autostradzie. Oczywiście, powiecie, można pojechać bocznymi drogami, wtedy będzie fajnie. No tak, ale znów, nie każdy ma czas na to, żeby poświęcić 3-4 dni na jechanie bocznymi drogami. Po to, żeby na miejscu polatać, żeby wrócić, więc
troszeczkę więcej dystansu, nie? Tak zawsze apeluję o to, kurczę, no dlaczego mam się hejtować za to, że ktoś nie lubi jeździć w deszczu, albo za to, że ktoś nie lubi jeździć nakiedem po autostradzie, tylko wiezie sobie ten motocykl. Niech sobie wiezie, jest takim samym motocyklistą jak ty czy ja i wcale nie należy go wykluczać tylko dlatego, że sobie przywiózł gdzieś tam ten motocykl. Nie rozumiem tego. Myślę, że nie muszę niczego udowadniać, to świetne podsumowanie naszej rozmowy i takie motto podoba mi się. Dzięki wielkie za spotkanie. Dzięki bardzo.